11 listopada, Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. Znajduje się przy gmachu Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest to druga część, tak jakby kontynuacja filmu po pikniku historycznym. I udaje się na taką małą uroczystość, gdzie będzie odsłaniana tablica upamiętniająca 4 szwadron dzieci kujawskich. Był to oddział wchodzący w skład 4 pułku ułanów zaniemieńskich. Budynek szkoły tutaj umiejscowiony jest w bardzo bliskim położeniu Wisły, którą widzimy w oddali. Tutaj mamy stanowisko obserwacyjne, punkt astronomiczny. Później może podejdę bliżej. Może zamienię kilka słów z mieszkańcami Dobrzynia. Co panowie sądzą o tej uroczystości dzisiejszej? No, tak może padać. Historyczna. To jest taka chwila, która przejdzie do historii. Także jesteśmy... Bardzo piękna uroczystość. Musimy się cieszyć z tego, że jednak ta niepodległość. Cieszmy się tą wolnością. Ale może sekundkę przerwę. I niepodległością. Bardzo dobrze. Czwartego pułku urzędnicy miejskiej. Wśród naszych gości bardzo serdecznie witam pana burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą, pana Piotra Wiśniewskiego. Pana wiceburmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą, pana Sebastiana Olewińskiego. Radnych miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Szczególnie gorąco witam panie z Koła Gospodyń Wiejskich Różanka z Kaniewa, które są inicjatorkami naszego dzisiejszego spotkania. Panią Martę Kozłowską. Bardzo serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości, zebranych, całą społeczność miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Drodzy państwo, są społeczeństwa, które czerpią siłę ze zwycięskich bitew, z liczebności armii i wielkości podbitych terenów. Niewiele jest jednak takich narodów, które dumę swą czerpią z faktu, że kolejne pokolenia, w tym właśnie 4 szwadron dzieci kujawskich, który tworzył się na naszych terenach, niezależnie od szans na odniesienie zwycięstwa i wbrew racjonalnym przesłankom, podejmowały walkę o niepodległość ojczyzny. Niepodległości nikt nam nie podarował. Nie wyżebraliśmy jej ani u zaborców, ani też u wielkich mocarstw. Niepodległość nie mogła nam się przytrafić bez konfliktu wojennego. I to dzięki takim właśnie młodym, walecznym sercom, jak 4 szwadron dzieci kujawskich, 4 pułku ułanów zaniemeńskich, możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju. Dzisiejszy dzień to powód do dumy i radości. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Pamiętamy, jesteśmy pełni dumy i wdzięczności. Zapraszam pana burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą, pana Piotra Wiśniewskiego. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, szanowni zebrani. W dniu Święta Niepodległości
mamy okazję wspólnie uczestniczyć w zasłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 4 szwadronu dzieci kujawskich 4 pułku ułanów zanimeńskich. W roku 1918 państwo polskie odzyskało niepodległość. Zanim ta państwowość zdołała okrzepnąć, to już w kolejnych latach musiała się zmierzyć z potencjałem militarnym Rosji bolszewickiej. Tablica ta ma być dla nas symbolem, przypomnieniem, zobowiązaniem do pamięci o tych, którzy zdobyli się na wysiłek organizacyjny i militarny, broniąc granic II Rzeczypospolitej i ponad wiek temu byli zaangażowani w odzyskanie niepodległości. Umiejscowienie tej pamiątkowej tablicy przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą, której patronką jest autorka roty Maria Konopnicka, ma swój dodatkowy wymiar historyczny i patriotyczny. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Ważne wydarzenie. Baczność. Dałeś na moją komendę? Patrz! Bok! Ze mną! Przedstawicieli społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy 4 Szwadronu Dzieci Kujawskich 4 Pułku Ułanów Zanimeńskich i zapraszam na kolejne uroczystości związane z obchodami 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mszę świętą za ojczyznę, uroczystości na Starym Rynku Miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz wykład historyczny w Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą. Dziękuję.
Jestem cały czas na obchodach tej uroczystości Dnia Niepodległości 11 listopada w Dobrzyniu nad Wisłą i udało się namówić pana burmistrza Piotra Wiśniewskiego na krótką rozmowę. Jak wiadomo, interesuje się też historią i porozmawiamy sobie krótko o historii. Jak wiemy, Dobrzyń nad Wisłą jest historyczną stolicą ziemi dobrzyńskiej, jednakże w czasach obecnych no miasto nie liczy zbyt wielkiej liczby mieszkańców i nie zostało się też tak dużo zabytków, reliktów przeszłości. Mamy chociażby tak zwaną górę zamkową, gdzie został zrobiony parking na samochody, jednakże zauważyłem brak tablicy informacyjnej z opisem. Czy tam będą jakieś starania poczynione, żeby polepszyć tą infrastrukturę dla turystów? Tak jak pan powiedział, został zrobiony parking, jest to pierwszy etap. Będzie tam umiejscowiona figurka świętego Jakuba. Ta figurka była już na chwilę w Dobrzyniu nad Wisłą. Teraz obecnie przebywa w Gdańsku. Było to połączone z obchodami Roku Wisły, z festiwalem Rzeki Wisły. Także ta figurka pojedzie do Hiszpanii, w przyszłym roku do nas wróci. Zostanie tam na stałe umiejscowiona. Ten teren zostanie zagospodarowany. Zostanie tam wykonany również płotek, zostanie wykonana brama, zostanie dokończony parking. Także ten teren będzie, to co teraz widać, jest, to jest pierwszy etap zagospodarowania tego terenu przy górze zamkowej. Super. W tym roku byliśmy świadkami pierwszego chyba pikniku historycznego. Czy ta idea będzie kontynuowana w przyszłości? Tak, ja tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować KGW Różanki z Kaniewa, która była inicjatorem i organizatorem tego konkursu, oczywiście przy naszej pomocy. Oczywiście, jeżeli koło gospodyń wiejskich Różanki wyrazi taką chęć, to miasto gmina Dobrzyń nad Wisłą jest jak najbardziej skłonna tą inicjatywę tak wartościową kontynuować i mamy nadzieję, że te pikniki będą się odbywać u nas co roku. Zauważyłem, że dużą pracę też wykonali ludzie, którzy biorą udział w grupach rekonstrukcyjnych i sporo osób było też z Wielkopolski, to prawda? Tak. Tak, były osoby z różnych zakątków naszego kraju, także naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo interesujące. Świadczy to też również duża frekwencja, jak również o opinie wśród mieszkańców. Tak jak pan powiedział, Dobrzyń nad Wisłą nie jest dużym miastem, my się tutaj wszyscy znamy i ten piknik został bardzo pozytywnie przez mieszkańców odebrany. Super, to dziękuję wtedy za tą krótką rozmowę i życzę udanego dnia. Mamy bardzo słoneczny dzień, humory dopisują. Dziękuję również. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia. Dziękuję.